Nowa część najpopularniejszej gry JRPG na świecie jest w produkcji od ponad 2 lat, a wciąż nie wiemy, kiedy się ukaże. Autorzy w spokoju dopieszczają swoje dzieło, które najpierw wyjdzie na PlayStation 3, a trochę później również na Xboxa 360. Kolejne części serii łączą w sobie poważną fabułę z pomysłowym systemem walk oraz bajeczną oprawę audiowizualną. To odpowiedniki widowiskowych hollywoodzkich hitów, na dodatek zaspokajające potrzeby intelektualne wymagającego odbiorcy. Tym razem będzie podobnie. Akcja będzie się toczyć w świecie podzielonym na 2 części. Cocoon to unosząca się w chmurach bezpieczna, rozwinięta technologicznie kraina. Prawdziwy raj dla jej mieszkańców. Poniżej znajduje się Pulse, gdzie mieszkają niebezpieczne bestie oraz ludzie zazdroszczący dobrobytu kuzynom żyjącym w przestworzach. Obiema krainami zarządzają potężne istoty, kryształy, dysponujące nadludzkimi mocami. Z nieznanego nam jeszcze powodu wybucha pomiędzy nimi konflikt, w wyniku którego armia Pulse wyrusza do walki z mieszkańcami Cocoon. Armią dowodzić będzie małomówna, ale bardzo waleczna bohaterka gry posługująca się pseudonimem Lightning. Ma walczyć za pomocą średniej długości miecza zmieniającego się w potężne działo, a także korzystać z magii. Co ciekawe, zabraknie punktów magii potrzebnych do rzucenia czarów. Zastąpione zostaną punktami ATB. Trik polega na tym, że pozwalać mają nie tylko na posługiwanie się magią, ale także na atak bronią białą czy przyzywanie summona. Każdy ruch postaci, czy to atak, czy obrona, kosztować będą kilka punktów. Ich liczba jest ograniczona. Po wyczerpaniu limitu nie da się wykonać żadnej czynności. Zapewne trzeba będzie chwilę poczekać, aż punkty ATB odnowią się automatycznie. Oprócz Lightning pojawią się inni bohaterowie, a znając poprzednie części, spodziewamy się, że w walkach pokierujemy 3-osobową drużyną. Potyczki mają być szalenie widowiskowe i przypominać te z filmu Final Fantasy VII – Advent Children, gdzie postacie skaczą na kilkanaście metrów i walczą w powietrzu. Jak to zostanie przeniesione do gry? Wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie. W grze z serii Final Fantasy nie może zabraknąć summonów. Te potężne stwory walczą u boku bohaterów, a może zamiast, no to się jeszcze okaże. Fani serii natychmiast rozpoznają piekielnego Ifrita, władającego ogniem, a także królową lodu, czyli piękną Shivę, która tym razem rozdwoi się i wraz ze swoją siostrą zamieni po walce w motor. Takie dziwactwa potrafią wymyślić tylko Japończycy. Muzykę tradycyjnie skomponuje mistrz Nobuo Uematsu, więc o ten element się nie martwimy. Czekamy, aż w końcu wydawca pokaże, jak wygląda sama rozgrywka, bo na razie chwali się wyłącznie renderowanymi filmami przerywnikowymi. Chcemy również poznać fabułę, skoro to Final Fantasy nie może zabraknąć takich motywów jak śmierć, przyjaźń, miłość i zdrada. Poruszających historii w grach wciąż jest jak na lekarstwo. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w Final Fantasy XIII będziemy mogli pograć już na początku przyszłego roku.